Witamy Państwa. Witamy Państwa. Mamy kolejny film. Zwróciliśmy uwagę Państwu, że będziemy robić filmy historyczne. No i my akurat no, tematy są, sprawy są. Jak robimy filmy historyczne, to zawsze dodajemy pewne szczegóły. I teraz praktycznie już po części tych filmów, które Państwo obejrzeli, jak się ogląda te filmy, to zawsze tam coś nowego wsadzamy, gdzie jakby dopina całą argumentację i materiał dowodowy. Ten film, tak jak każdy, ma swoją przedłużkę. A ta przedłużka to są właśnie zalinkowane w opisie do filmu zalinkowane dalsze filmy, gdzie jest no, argumentacja, czy materiał dowodowy. Bo to nie jest tylko tak, że coś powiedzieliśmy. Bardzo dużo będzie grafik. Ja tutaj zachęcam do tego, żebyśmy obejrzeli dokładnie te grafiki. No to dojdziecie do pewnych wniosków, jak się przyjrzycie. Ale to już taka praca osobista Państwa. No i my tu pojedziemy chyba z tematem. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Aha, no to, że dzisiejszy ten film to jest tak zwany oddech kaczuchy. Bo trzeba odpocząć od tego natłoku propagandowego, który tutaj jest bardzo silny. I trzeba po prostu odpocząć, trzeba po prostu wziąć się jakoś, umieć oderwać od tego natłoku propagandowego i natłoku w ogóle informacyjnego, obojętnie czy one są takie czy takie, ale generalnie to jest negatywizm. To tak możemy nazwać. To oprócz propagandy to jest negatywizm i do tego trzeba się też umieć odciąć, oderwać. Ale i tak wiemy, że po prostu Państwo jesteście bombardowani tym, wręcz mieleni. No my tak samo jesteśmy bombardowani. No siłą rzeczy po prostu jesteśmy też... Tutaj w tym systemie żyjemy, no i ten system tutaj dba o to, strasznie ostatnio wkłada ogromne wysiłki, żeby po prostu mielić mózgi. No i tak o, także to jest oddech kaczuchy. No i praktycznie tyle wstępu, chyba że chcesz jeszcze coś powiedzieć. No ja odnośnie tej obecnej sytuacji, wiecie co, jak ja się tam gdzieś zagłębiam oczywiście w tą taką nieoficjalną narrację, to też jest to tak... wciągające, że trudno mi się czasem z tego wybić, a to bardzo źle wpływa później na moją osobę. Ale to ja mówię ze swojego punktu widzenia. Ja widzę, że one bardzo negatywnie wpływają na nas. To coś, te wszystkie te informacje. Zresztą, wiecie co, kiedyś obejrzałam taki film Służby Specjalne, polski film. I tam było powiedziane bardzo trafne i bardzo szczególne słowa padły tam. I wiem, że one, to jest stosowane cały czas. Czyli siać dezinformację i wypuszczać mnóstwo sprzecznych ze sobą informacji. I to mamy, tak naprawdę to już od paru lat mamy bardzo zintensyfikowane te sytuacje, więc słuchajcie, miejmy się na baczności, starajmy się troszeczkę zostawić to gdzieś za sobą, bo jest to bardzo negatywne dla nas. Ja przerobiłam na własnym przykładzie. I co? Jedziemy z tematem. Tak, już tak. Ja to już nie będę tutaj gwoli wstępu, może na zakończeniu coś tam się wrzuci w trakcie, ale już jedziemy z tematem. No ty się wbijaj, nie? Ja się tam będę wbijał w miarę jak tutaj będzie. Tematyka się posuwała. Tak, po trzecim ataku kataklicznym, na który Scytopolany szykowali się przez 1000 lat, świat musiał podnieść się ze zniszczeń. Cóż, jeśli nie odbudowa sprawia, że system się kręci wyśmienicie? Buntownicy, którzy zajęli pole, ziemię, po trzecim ataku kataklicznym, mieli więc pełne ręce roboty. Potrzebowali jednak ich znacznie więcej niż mieli. A coś tam już mieli. W
wkraczając do wnętrza na pierwszy początek, ale było tego stanowczo zbyt mało. Chodzi o kolejną cywilizację buntowniczą, którą w czasie drugiego ataku kataklicznego, trzeciego ataku kataklicznego wytłukli. A nie, przepraszam, drugiego ataku kataklicznego. O tym wspominaliśmy w tych filmach historycznych. Mieli 1000 lat na przygotowanie, jednak produkcja ludzkości w cudzysłowie, tak zwanej ich ludzkości, która miała zalać świat wewnątrz Ziemi, zaczęła się dopiero przy końcu ich banicji. Widać, nie na rękę im było produkować ich wcześniej. A może potrzebowali więcej próbek oryginalnego DNA? To jest całkiem możliwe. Możliwe jest też to, że nie chcieli produkować ich wcześniej, bo zwyczajnie nie chcieli się z nimi uganiać tam na zewnątrz. Może bali się buntu u siebie. W końcu oni sami bunt mają we krwi. Dziś, mimo że większość z nich jest posłusznymi systemowi, to i tak część z nich występuje przeciwko swoim mocodawcom. Nawet bioroboty wykazują się odrobiną własnej inteligencji, jeśli można to tak nazwać, bo zwykle ich umysły zbyt lotne to nie są. Ale to pokazują obecne badania nad ksenobotami, które mimo iż są sterowane komputerem, to szybko się uczą i wykazują cechy własnej integralnej inteligencji właśnie. To chyba jest na zasadzie na przykład aury. Nie tylko wszystko, co żywe, tę aurę posiada, czyli to esencje, ale i przedmioty martwe ją posiadają. Ja to mówiłam, może nawet zalinkuję ten króciutki film ode mnie z tego drugiego kanału pomocniczego. I tam robiłam na ten temat film, jak te aury dostrzegać, jak można je łatwo zobaczyć na żywo, własnymi oczami. Po prostu bez tam jakichś tam specjalnych, nie wiem, czary-mary. Każdy z nas może to zobaczyć. To są fakty. Także równie dobrze na takiej zasadzie bioroboty mogą posiadać własną świadomość, być może pochodzącą z tej esencji, z której są wykonani. Ja chciałem tutaj powiedzieć, że na początku, jak mówimy o biorobotach, to nie są jakieś takie sobie tam bioroboty, tylko bioroboty człekokształtne. To jest bardzo ważne słowo. No tak. I właśnie zawsze jak będziemy mówić o biorobotach, to po prostu mamy na myśli bioroboty człekokształtne, które starają się, dokładają dużych wysiłków, żeby wychodzić na ludzi. No, świetna uwaga, bo na przykład ksenoboty, oficjalne bioroboty, to są bioroboty nieczłekokształtne. Także bardzo dobra uwaga. Nie zapominajmy również, że ta cywilizacja buntownicza jest całkowicie syntetyczna. Powstała w laboratorium. To dlatego są pozbawieni empatii, jakichkolwiek uczuć prawdziwych. Te, które z pozoru wyglądają na emocje, to tylko wynik sterowalności algorytmami zimnego komputerka, tak zwanego, no my tak mówimy, przenośni. Wszystkie bowiem boty posiadają sterownik, czyli co? Hydrę, o której mówiliśmy Państwu. Hydrę numer 1. W tej chwili już co po niektórzy mają hydrę również numer 2. Najprawdopodobniej hydra numer 2 zlikwidowała, wchłonęła hydrę numer 1. Albo są w jakiejś koegzystencji. Tego nie wiemy dokładnie. Póki co do impulsu. Bo podczas impulsu hydra numer 1 na pewno zostanie wyłączona. To jak dla Polanów centrum sterowania zawsze było kart serce, ale niestety Polany zostali skażeni hydrą również, ale o tym powiemy później. Natomiast dodać tu trzeba, że buntownicy wszystko zerżnęli od źródła oryginału, czyli Atta, czyli
Tak jak Polany z cząsteczką Atta w karcercu, połączeni z Atta w pałacu, tak oni na wzór zbudowali swoją sieć połączenia. Połączeń Hydry z komputerem centralnym, zimnym komputerkiem, czy tam komputerem matką, z tym głównym komputerem, jak to tam nazwiemy. Ponieważ buntownia została wpuszczona na krótki czas do wnętrza Ziemi, to właśnie rozpoczyna się ich walka z czasem właśnie i morderczy pośpiech. Produkcja biorobotów człowiekokształtnych na łeb, na szyję, bo potrzebne ręce do pracy przy budowie systemu. Buntownikom do tego stopnia się spieszy, że wykorzystuje się dzieci, tak zwane sieroty, do tego celu. No wszystkie te dzieci naprodukowane, nazwano sierotami, zrobiono z nich sieroty. Dzieci ze sztucznej macicy, z laboratorium, a więc sieroty. Dzieci, które się dziś nazywa delikatnie sierotami z nieprawego łoża, czyli dorobiono im niechlubną historię, jakoby źle prowadzące się kobiety masowo oddawały swoje bękarty do sierocińców. A więc według nich w XVIII i XIX wieku kobiety prowadzą się niemoralnie do tego stopnia, że w całej Europie powstają specjalne placówki, czyli potężne i prężnie działające sierocińce. W rzeczywistości były przykrywką do taśmowego produkowania biorobotów, klonów, androidów i tym podobnych. Oczywiście niektóre kobiety również oddawały do tych placówek swoje dzieci, ale nie na taką skalę, o jakiej mowa dziś w oficjalnych informacjach. To, co oni podają, to jest jakieś szaleństwo, to jest wręcz niemożliwe. Po prostu nagle wszystkie kobiety postanowiły się prowadzić niemoralnie i było masowe na całym świecie, zwłaszcza w Europie, oddawanie dzieci do sierocińców. No, bez jaj. Dzieci było tysiące, o ile nie miliony, które przewożono masowo również do Ameryki, szczególnie do Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. Według nas zaludniono w ten sposób wszystkie kontynenty. Po USA krążyły tak zwane pociągi sierot, przepraszam, wypełnione po brzegi, będące kartą przetargową i filarem systemu ówczesnego. Ręce do pracy, małe rączki. Nikt nie liczył się z wycieńczeniem, głodem, brudem czy śmiercią niejednokrotnie tych małych buntowników. Powstały gangi również tych małych uciekinierów, trudniących się kradzieżami na ulicach miast. Bardzo słynne na ulicach miast Nowego Jorku. No, było mnóstwo literatury i filmów na ten temat. Bo ucieczki zdarzały się nagminnie. Dzieci te były traktowane skandalicznie w miejscach, gdzie trafiały. I słuchajcie, te dzieci, i to się mówi oficjalnie, że one uciekały, jak tylko podrosły, to one po prostu uciekały z tych placówek, z tych domów dziecka, bo musiały być tam tak straszne warunki, one musiały być tak strasznie traktowane, nie wiadomo, co tam się działo, wiadomo, co się dzieje dziś, po co się hoduje dzieci i tak dalej, to się tylko możemy, słuchajcie, domyślać. Nie będziemy tutaj się zagłębiać w tym, no ale takie są fakty. Oni się nie pierniczą po prostu. Państwo po prostu się domyślicie na pewno, bo pewne dane krążyły po internecie, ale to już jest po prostu już w Państwa zakresie. Gestii. Tak. O tym też nam mówi delikatnie i też trzeba umieć to czytać. Dzisiaj literatura, jak na przykład Ania z Zielonego Wzgórza, bardzo typowy przykład, Ania Rudowłosa, przygody Tomka Sawyera, czy Dziewczynka z zapałkami. Te dzieci wykorzystywano do pracy również w Europie, nie zapominajmy. Mówi się głośno o Londynie i w ogóle o Anglii, ale w innych państwach ta sama sytuacja. Na przełomie XIX i XX wieku mamy również wystawy dzieci, które zorganizował niejaki Martin Coney. To się cofniemy. To jest ten osobnik w okularach bodajże.
któremu się przypisuje dziwnym trafem różne narodowości, a nawet jedną z nich jest Polska. To tylko świadczy o tym, że jest jednym z tych właśnie sierot wyprodukowanym w laboratorium o bliżej nieznanym pochodzeniu, a może raczej próbie przypisania mu tożsamości. Wystarczy te wystawy te organizowano szczególnie w parkach rozrywki i za odpowiednią opłatą można było oglądać dzieci rzekomo przedwcześnie urodzonych w pierwszych inkubatorach. Pomijmy dziś kwestie etyczne takich wystaw i dlaczego przedwcześnie urodzone dzieci w inkubatorach stanowiły taką atrakcję. Placówki te były również wylęgarnią dzieci, jak to niektórzy buntownicy dzisiejsi nazwali, sami nazwali w ten sposób, nie tylko dzisiejsi, ale i ówcześni. A więc jest to kolejna przykrywka do wprowadzenia do systemu w sposób niezbyt rzucający podejrzenia legalnych produktów z probówek. Jeśli byłyby to dzieci urodzone w sposób naturalny, to gdzie są rodzice tych wcześniaków? Z tego co wiem, dzieci były oddawane do adopcji również. Odpowiedni materiał Państwu zalinkujemy. Można też zaobserwować, że emigranci, tak zwani, którzy masowo opuszczali Europę po ten tak zwany amerykański sen do Stanów Zjednoczonych, zostali tam celowo zwabieni w konkretnym celu – zaludnić ten sztucznie stworzony kraj i zmusić tych ludzi do morderczej pracy w budowie systemu. I tak powstał system w pocie czoła i krwi oraz płaczu i zgrzytaniu zębów. A co z Polanami, którzy zostali... Przepraszam, już jestem zdrowa, ale coś się jeszcze tutaj plącze. Tu jeszcze dodam, że widzimy bilet wstępu na wystawę światową bodajże w Chicago, a jest on na styl ówczesnego dokumentu takiego dziecka i zauważmy, jak w obozie koncentracyjnym dziecko ma właśnie numer. Myśmy szeroko mówili o tym filmie, my odpowiedni film zalinkujemy, ale właśnie jeśli ktoś nie oglądał, to zachęcamy. Właśnie numer, jak słuchajcie, numer seryjny, jak w obozie. No i tak to wyglądało, przyjrzyjcie się, zachęcam do tego. Pewnie wielu z Was to zna z innych też również filmów, ale to jest taka ciekawostka, więc nie mogłam tego pominąć. No, tutaj mamy znowu dzieci z tego sierocińca, jakiego widzicie poniżej i spójrzcie na wygląd tych dzieci, bo my przyzwyczailiśmy się, że te dzieci tej nacji powinny być od ciemnej karnacji, ciemnych włosach. No, nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Tutaj mamy jeden z takich dzieci z jednego z takich sierocińców bodajże. Jakąś ochronkę. Jak sięgniecie, nie wiem, gdzieś po jakieś właśnie stare zdjęcia na internecie, no ja to niejednokrotnie jako dziecko widziałam wiele takich różnych zdjęć, choćby na przykład ze szkoły mojej mamy, czy w ogóle moich rodziców, to właśnie te dzieci tak wszystkie specyficznie wyglądały. No, cóż. Coś się mimo wszystko w tym DNA zmieniło. Ciekawe co i ciekawe dlaczego. No i tutaj jeszcze mamy te dzieci, te bezdomne. Tutaj mamy pokolorowane zdjęcie, dzieci w pracy. No, system, powiem Wam, jest po prostu bezwzględny. Przechodzimy do kolejnej kwestii. A co z Polanami, którzy zostali ocaleni z cząsteczkami od Atta i z pamięcią o przeszłości? Ta pamięć według nas nie od razu znikła. A co się przyczyniło do tej amnezji? Po pierwsze, powstanie religii. Tak, właśnie tak. Lenin powiedział, słuchajcie, że religie to opium dla mas. Że religie to opium dla mas i wcale się tu nie pomylił, a nawet powiedział prawdę.
Przełom XVIII i XIX wieku to wprowadzanie religii buntowniczych, zakłamanej buntowniczej tak zwanej kultury i aktualizowanie map, bo po kataklizmie, po tym ataku kataklicznym teren znacząco się zmienił i trzeba było je zaktualizować. I fałszowanie artefaktów i historii. Organizowano też przez to wystawy światowe, które służyły wielorakim celom, a szczególnie temu, żeby tę fałszywą religię, fałszywą historię i te fałszywe artefakty po prostu sprzedawać ludziom. Pamiętamy, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Jak powstała amnezja u Polanów? Sądzimy, że jedną z przyczyn były też te tak zwane czarne ospy, cholery i inne tego typu sprawy, bo wiecie, nie chcemy tutaj używać ogólnego pojęcia, wiadomo z jakich przyczyn, sztucznie wygenerowane, co już i my poznaliśmy na własnej skórze przez ostatnie tam lata, nie? Co się z tym wiąże, to tak zwane keczupy z wkładką, czyli hydrom numer jeden. To po pierwsze. A po II wojnie światowej te keczupy stały się obowiązkowe. I wtedy legalnie po prostu rozdawano te hydry numer jeden, plazmowe. Aby to wszystko wzmóc lub aby do tego doszło, kolejności można się jedynie domyślać. Czyli kiedy powstały właśnie, czy powstały najpierw religie, którym dorabiano odpowiednią historię, tak jak na przykład rzymskokatolicka, nie? No to mamy tutaj historię całego kościoła i tak dalej, i to sięgającą. Tak. Ho, 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 ho. Tak, dorabiano, tylko mają tutaj jeden problem, bo przy okazji to powiem, może to przy okazji zrobimy film, może na ten temat i jeszcze połączymy. Chodzi o datowanie manuskryptów, właśnie, czy one są tak zwane pewne, czy to datowanie jest tak pewne, jak jest oficjalnie się mówi. Ale to jest oddzielny temat, ale bardzo dobry. A więc w rozwijającym się systemie, dodać tu trzeba jeszcze istotne kwestie, słuchajcie, bo tak chodzę koło tematu i nie mogę do niego dojść. Dodać tu trzeba istotne kwestie, powtarzam. A więc w rozwijającym się systemie mieliśmy bardzo szeroko rozwijający się handel. I jak wiemy, niektóre potęgi, niektóre państwa dorobiły się właśnie na tym handlu. Na przykład zieloną herbatą, przyprawami, a jeszcze wtedy, słuchajcie, w modzie była wówczas taka substancja jak tabaka. I zawsze mnie to dziwiło, po co ci ludzie sobie pchają do nosa, słuchajcie, tabakę, taki zmielony tytoń, żeby sobie kichać. No to wiecie co, to jest jakaś taka, zawsze mi się to wydawało, że to jednak jest jakąś bzdurą, bo jaką przyjemność można czerpać z kichania, na przykład, nie wiem, 20 razy kichnąć pod rząd. To jest jakaś przyjemność w tym? No. Takie to dziwne, nie? Nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy. My Państwu zalinkujemy odpowiedni materiał, bo przechodzimy jakby do sedna rosyjskiego twórcy, także tam będziecie musieli sobie tłumacza włączyć. Jego poglądy są jakby, no, wpisują się też i w nasze, także pod tym względem oczywiście. Tylko pod tym względem. A także właśnie o tej tabace powiedziałam. Pytanie brzmi, czy była to tabaka, a ta rzekoma herbata, czy przypadkiem, czy te inne przyprawy, na których zarabiano krocie, to może to było zupełnie czymś innym. Ba, Holandia na przykład dorobiła się rzekomo na sprowadzaniu przypraw, na handlu przyprawami, ale słuchajcie, takie dane dotyczące handlu tymi przyprawami i słuchajcie, tych przypraw sprzedawało się tyle, to jest wręcz niemożliwe.
To jest wręcz niemożliwe, żeby tyle przypraw się sprzedawało, bo przyprawy były wtedy rzekomo bardzo drogie. To co, arystokraci sobie kupowali tylko te przyprawy, no bo zwykły zjadacz chleba nie mógł sobie kupić takich przypraw, bo go nie było stać. A ileż tych arystokratów było? No i zadajmy sobie to pytanie. Na czym można zrobić taki gruby szmal? Na czym można tak wytrzepać niezłą kasę? To jest do dzisiaj, żeby się ktoś nie pomylił. No i teraz my sięgamy dalej, po prostu cofamy się po prostu, bo to, że dzisiaj wiemy o pewnych rzeczach, ale to jest po prostu interes górnopułkowy. Właśnie i pytanie, nagle się wielkie mocarstwa pojawiły, które właśnie miały trampolinę napędową. Właśnie. No i tu powiedz dalej. A może zamiast liści herbaty sprowadzane liście koki? A tabaka wciągana do nosa powstawała właśnie z tej rośliny. A nie z tytoniu. No trzeba się nad tym zastanowić, to jest najbardziej najprawdopodobne. Pamiętamy, że nawet do palenia tytoniu niegdyś zachęcano, a dziś mówi się, że powoduje najgorsze choroby. A więc niegdyś można było wcisnąć kokę jako wspaniały preparat, na przykład zdrowotny, poprawiający stan umysłu, witalności, dodający sił itd., itd. A słuchajcie, a herbatka u Angoli o 5 po południu? Może był to rytuał picia liści właśnie z kokainy? Dorzućmy do tego opium i konopie indyjskie. Są ślady intensywnej współpracy handlowej z Chinami. Chińczyków zaś obarcza się o szaleńczo nałogowe palenie opium, ale są to tylko pozory, bo jeśli porównać dane, które się podaje z tamtych czasów, zbyt dużo materiału tam schodziło na ich jakby możliwości zużycia w tym kraju, jedynie w tym kraju. Poszlaki więc świadczą o tym, że opium było sprzedawane w zawrotnych ilościach do Europy. I a szaleństwo było nie tylko właśnie do Europy, szaleństwo jeszcze wynika nie tylko z takich danych oficjalnych, ale z samego faktu istnienia tak zwanych wojen opiumowych. No, tutaj jeżeli o te wojny opiumowe, no to proszę sobie poczytać, z kim one były. No, może tutaj teraz są zmienione te dane oficjalne, ale przecież Brytyjczycy w tych wojnach opiumowych grali pierwsze skrzypce. No to sami Chińczycy by się prali, powiedzmy, o opium. To właśnie główny biznes polegał na tym, żeby właśnie to funkcjonowało, to zostało tam opanowane, ten cały rynek opiumowy, i żeby statkami przewozić to do Europy i Ameryki. To mało tego, to jeszcze to jest to. Nawet już po II wojnie światowej jest wręcz nagminne, jak był rozwinięty handel opium w Hongkongu. W Hongkongu, który był kolonią brytyjską do swojego czasu. A mało tego, Szanghaj i inne miasta to były też elementami kolonii brytyjskiej. A więc to nie były takie same Chiny, które powiedzmy wtedy były takim prymitywem, a po prostu Brytyjczycy grali pierwsze skrzypce. No właśnie, wszystkie substancje wyskokowe mają podstawową cechę. Zabijają komórki mózgowe, łącznie z tak popularnymi na przykład i niby tak zdrowymi konopiami, czyli tylko, że tutaj chodzi mi o maryśkę, w cudzysłowie, nie? Bo każdy mówi, że to jest natura, że to jest zdrowe i tak dalej, i tak dalej. No w małych ilościach my uważamy, że psychodeliki są niewskazane, ale to jest nasza opinia, nam nic do tego, kto co myśli. Natomiast jeśli nie wierzycie, to
sobie sprawdźcie. Ja na przykład mam przykłady z życia, bo mieszkałam kiedyś na zbiorowej tutaj w Holandii, na pierwsze moje lata tutaj w Holandii, no to niestety się mieszkało w tych mieszkaniach agencyjnych i mieszkało się na przykład w jednym domu z ilomaś ta, i z większą ilością ludzi. No i zdarzali się tacy, którzy sobie jarali. Więc przy takim intensywnym jaraniu, nie? Gdzie palili na przykład już codziennie i nie mogli sobie już tego odmówić, tego codziennego jarania, bo jakby wpadali w nauk. To nie wiem, czy wiecie, ale też zanikają komórki mózgowe i ci, co palą często, wiedzą, że zmniejsza się u nich zasób słów i szwankuje ogólnie pamięć. Także dochodzi też do degradacji. Ja to tak jak mówię, wiem z takich doświadczeń, bo miałam kontakt z takimi ludźmi. I tyle. Te wszystkie środki odurzające służyły też do uśmierzania bólu, morderczej charówki w tym powstającym systemie. I teraz słuchajcie, koka to się równa też i siła, bo no dodaje jakieś tam witalności poza życiu. No i wróćmy do religii i świątyń. Kadzidła i komunii na przykład. Kadzidła i komunia. Te opłatki tak zwane, u katolików, a prosfory, te opłatki prosfory u prawosławnych. U protestantów też istnieje również komunia pod postacią chleba i wina. Do tych produktów można było włożyć wiele substancji, które mogły uzależniać ludzi do odwiedzania tych przybytków. Kadzidła dodatkowo mogły uczestników nabożeństw przyjemnie odurzać i dlatego ludzie tam po prostu wracali. Wracali po tą dawkę tych psychodelików, bo się czuli kurczę fajnie po tym. A później oni nieświadomi, a mówili, że jakie mieli przeżycia w tym kościele, że to jednak jest prawda, że to jest prawda. Te kwestie oraz rozdawanie preparatów z hydrą numer 1 doprowadziły do amnezji. Potem wymiana pokoleń zrobiła swoje. Niewykluczone, że dla tych, którzy się ostali z pamięcią, zastosowano też ten fosgen, gaz bojowy, wpływający destrukcyjnie na mózg. Wynaleziono go na początku XIX wieku, a więc w zawieruchach wojennych, bo takie były, mogły być stosowane, a na pewno były stosowane w czasie I wojny światowej. I co? Mieliśmy coś powiedzieć o Krymie. Krym jest rdzennie scytyjsko-polański i tu nie ma żadnych wątpliwości, bo tak jak już wspominaliśmy poprzednio, nawet oficjalni się przyznają, tylko oni twierdzą, że to było tam w zamierzchłych czasach. Te tereny były zamieszkałe przez Scytów. To po pierwsze. A po drugie mamy tam przytopione, czyli na skutek temperatury technologicznie wywołanej, one zostały nadtopione, te skały, tak, te budowle, które zamieniły się jakby w skały. Miasta skalne, a więc są to miasta typu Babilon z wieżami tak zwanymi Babel. O tym mówiliśmy w drugiej części tej naszej chronologii historycznej w pigułce. Ostatnio od naszej widzki Aleksandry dostaliśmy link i informację, że pod Krymem odnaleziono podziemne piramidy, które nadal emitują energię. To nic innego jak piramidy, które budowaliśmy. I spójrzmy teraz na to, co mamy przed oczami. Myśmy budowali takie piramidy, a nie mylmy je z tymi w Gizie. Bo o tym to mówiliśmy niejednokrotnie, że sobie zostały zbudowane w XIX wieku. Dla zrobienia historii. Tak jest. O tym szeroko już nieraz mówiliśmy. W pierwszych miastach Scytopolanów, które budowaliśmy w pierwszych miastach Scytopolanów,
a które spełniały określone funkcje energetyczne, a dokładnie esencjonalne, bo też mówiliśmy, że energia i esencja to jest jedna substancja, z tym, że esencja subtelna, czyli ta taka niewidzialna, jest właśnie esencją subtelną, a to, co widzimy, ta materialna esencja, to właśnie jest esencja zagęszczona. Piramidy na skutek kataklizmu znalazły się pod ziemią, a nadal spełniają choćby częściowo swoją rolę, czyli kompatybilność z tak zwanym eterem, czyli esencją. I tutaj mamy przykłady, to bodajże malował Piranesi. No, skąd on sobie takie wymyślił? Był widocznie w jakiś tam sposób świadomy tego, co maluje. Krym w obecnym systemie przechodził z rąk do rąk. Dziś stanowi sól w oku pewnej nacji. Dlaczego? Już wspominaliśmy, że to miejsce urodzenia nikogo innego jak Petro, czyli tego Chrystusa. Jak odczytamy, przypominam, w runach Chrystusa napisanego w grece, to nam wychodzi Petro, S. Pietoe, Szymon Piotr. I żeby nie mylić z tym tak zwanym Jezusem palestyńskim. Wymyślonym. Tak jest. Na miejsce Petro. Także to właśnie prawidłowe i prawdziwe miejsce urodzenia Petro i tego prawdziwego Petro. A więc czy dziwi Was fakt obecnej sytuacji, gdzie nacja ta, wiadomo jaka, sięga po te tereny jako prawdziwą ich pierwotną ziemię obiecaną, im obiecaną? No może jakiś samozwaniec im obiecał. Ziemie te jednak są rdzennie polańskie od zawsze i w tym systemie również. Tych kandydatów na Krym to jeszcze jest dwóch co najmniej. A więc tutaj wszyscy się na ten Krym chcą walić drzwiami i oknami, jak to się mówi. Pytanie, dlaczego akurat na Krym? No co on ma tam takiego, że oni się tam walą drzwiami i oknami, nie? Ale to już jest dalszy temat, proszę dalej. Nie, w zasadzie to ja już powiedziałam wszystko, że słuchajcie, ta rozgrywka cała dzisiejsza nawet toczy się o grubą stawkę, tam wszyscy zawsze wyciągali łapę po ten Krym i nie jest tak, inaczej nie jest i dzisiaj, chociaż dzisiaj to jest taka, jak mówiliśmy, głębsza sprawa, no bo pewna grupa pewnego narodu po prostu sięga po te tak zwane ziemie obiecane, o tą tak zwaną Galicję. Tak właśnie, Galicja właśnie, nie Galicjen, jak ja mówiłem wcześniej, że to był SSS Galicjen, nie? Mhm. A to jest Galilea. Ale to też jest wszystko do rozpatrzenia, bo tutaj nam też Aleksandra napisała, że na kogo się mówi Galileusz. Więc jeszcze to jest wszystko do wyjaśnienia. Natomiast tutaj to, co widzicie teraz, powiem Wam, że tak dawno to zdjęcie zrobiłam, że ja już, znaczy oczywiście zrobiłam screen, ale nie pamiętam skąd to jest. Nie pamiętam. Mam wrażenie, że to jest z Moskwy. No nie pamiętam. Wiem, że taka była w Rzymie, ale gdzieś mi zdjęcie uciekło. Natomiast Piranesi tutaj, Battista Piranesi, Giovanni, też rysował właśnie w różnych formach. Ja chciałem jeszcze tutaj dodać tyle, że mimo, że na wschodzie jest teoretycznie, raczej no teoretycznie, praktycznie batalia toczy się zupełnie o coś innego, natomiast ten Krym, on jest, Polska to jest jakby pierwszy plan, tak jak mówiliśmy, natomiast Krym, on jest w zapasie, on jest, to jest coś, co jest w tle, tylko czeka na swoją kolejkę. Teraz jest kolejka środkowa, ta część powiedzmy tego później
jest Polska, a później będzie Krym, ale to jest, słuchajcie, to nie wszystko od Ogólnie razu. ta cała sytuacja dzisiejsza to się zaczęła właśnie 6 lat temu? 8. 8 już? 8 Czy już. 2014? Zaczęła się od właśnie Krymu. Zaczęła się od Krymu. O, i tutaj mamy kolejny rysunek Piranesiego. Właśnie to takie specyficzne, strzeliste, o takim ostrym czubku te piramidki. O, a tutaj mamy rzekomo z tego artykułu, który Państwu zalinkuję, a który nam podrzuciła Aleksandra, to mamy właśnie rozstaw i rozmieszczenie tych właśnie piramid, które podobno Rosjanie znaleźli pod ziemią na Krymie. I słuchajcie, co do czasów XX wieku i bardzo tej współczesnej, bardziej współczesnej historii, to my zrobimy film w kolejnej. To znaczy my w ogóle się zastanowimy, czy robić. Bo wiecie co, tak naprawdę to się zastanawialiśmy, czy robić ten film. Ale przecież to są tak ciekawe kwestie i jeszcze tutaj nowe kwestie doszły, więc to trzeba było się podzielić. A myślę, że do tej najnowocześniejszej historii to my też tutaj mnóstwo fajnych rzeczy ważnych przytoczymy. Tutaj chcę powiedzieć to, że te sprawy historyczne, one się wiążą z teraźniejszymi. I tego nie można sobie tak traktować, że a to było wtedy, a teraz jest zupełnie nic z tych rzeczy. To, co się dzieje teraz, to miało związek z historią i to bardzo dawną. I mało to się wszystko zazębia jak w szwajcarskim zegarku. I nie po to jest ta historia taka sobie, żeby ona sobie, ona, no kto, niektórzy powiedzą, co nie lubią historii, no, że to jest taka sobie tego, a tutaj teraz są inne sprawy. To jest wszystko, ma swój przyczynę i ma swój skutek. I tutaj nie ma bata. To jest kwestia tylko się dobrze tutaj zagrzebać. To jest praca osobista państwa. I się połapiecie od razu, dlaczego był Krym, dlaczego teraz jest dzisiaj tak, a zaraz będzie Polska, czy tam nie Polska, powiedzmy i tak dalej. Bo plany to już lecą... od którego 2012 roku te plany, i to nawet zrobili sobie kongres, co niektórzy, taki kongres, i też, żeby było śmieszniej, w Berlinie. I słuchajcie, a wiecie skąd, dlaczego w Berlinie? Bo z Berlina, bo w Berlinie było to, co mówiłem poprzednio, znajduje się Dorotenstrasse, gdzie były plany loży masońskiej dotyczące powstania państwa Izrael i gdzie to państwo miało być. No to tak, picze, nie ma przypadków, to tak o. Ja, widzimy właśnie, jak to się wszystko rzeczywiście zazębia i pewnych kwestii nie można pominąć. Także my sądzimy, że ten film jednak zrobimy, no bo tam będzie też dużo... nowych szczegółów. Nowych szczegółów, ale też ważnych informacji. A na dzisiaj to co? Chyba wszystko. Dzisiaj krócej, słuchajcie, ale myślimy, że równie treściwie i co? Kto ma skorzystać, to skorzysta. Skorzysta. Do usłyszenia wobec tego. Do usłyszenia.